Hej, hej, witajcie! Ja jestem Kawelwaka i witam Was w kolejnym odcinku oraz w kolejnym odcinku na moim kanale oraz pierwszym z Minecraft na multiplayer wraz z Feniksem. Witaj, Feniks! Witam. I po raz 55 ja witam się jako pierwszy. No, u mnie to już nie wiem, trzeci raz. No. Jak widać, mamy z Feniksem te same skiny. Ja jestem czerwony, Feniks niebieski. Ja mam trochę inny. No. Zmienione ręce inne. Tak, ja już tutaj trochę ten przy okazji, jak czekam, aż Feniks zbije, to trochę wełny zdobyłem, mięska z świnki, z owcy i trochę róże pozbierałem. Generalnie na barwniki. A Tutaj. z Game Moda nie wziąłeś? Tak, chciałbyś. Serwer założyłem sobie przez Java. A teraz generalnie planujemy sobie zbierać trochę drewna, bo ja tam już. Jak zwiedzałem tutaj, to znalazłem dżunglę. Ona jest tylko 300 metrów od nas. Idziemy tam prosto raczej, nie? No. I tam się gdzieś wkopię. Może akurat będzie jakaś jaskinia. Dobra. Patyki Feniks zgubi, to sobie pozbieram. Albo nie, przecież ja muszę to tak zrobić. Tak to jest, jak się raz na ruski rok gra w Minecrafta. Ty nic nie wiesz. Czas trochę kobla ukopać. O, żelazo, dobra. Już, tak na dzień dobry? A co się ze mną stało? Coś ty zrobił? Nie wiem. Feniks, przestań się topać w tej wodzie. Moje żelazo. A nie, bo moje. O, nawet dwa. Cztery, trzy. Teraz będę się śmiał, jak mnie zaatakuje gravel. Ale jest przecież takie powiedzenie: szczesz się gravela. Wychudź! Ej, a tam żeś żelazo jest. Masz gravela trochę. Po co mi gravel? Dobra. Zrobimy sobie trochę narzędzi. Zrobię sobie siekierkę, zrobię sobie kilof i zrobię sobie miecza. Ile żelaza tu jest? No, Aż normalnie. a kilof drewniany wywalę, bo jest. Bym to nazwał po imieniu, ale. No nie wypada, nie? Jaki może być kilof drewniany? Najlepszy, jaki może być. Mogę się co najwyżej Na przykład. podrapać tam, gdzie słońce nie dochodzi. No. Tak pokopiemy sobie kawałeczek tylko, żeby zobaczyć, może jakieś żelazo, czy nie ma jeszcze na wierzchu. I ciśniemy w stronę dżungli. Zabrał mi crafting w ogóle. Czekaj, aż ci go postawię. Ja już mam nowy. Nie A tu potrzebny. węgla dużo będzie chyba. Bo Dobra. jest dużo kamienia na widoku. Tak, ale wiesz co, ja bym poszedł prosto ten do dżungli i tam byśmy się trochę ogarnęli bardziej, nie? Bo do dżungli wcale nie mamy daleko. Nie wiem, co Ja nie tam. wiem, gdzie ty jesteś w ogóle. Ktoś mi uciekł trochę, ja widzę cię po niku. Tu jesteś. Dżunglę akurat mamy dokładnie w tamtym kierunku, patrz. Fenix, za tobą jestem. Centralnie musimy iść swoimi plecami, tak jakby. Ale zanim to, ja bym pierwszą opcję wybrał taką, żeby sobie upichcić żarełko, które uzbierałem nam. Dylta nie potrzebuje. Zrobię piecyk i nam upichcę jedzonko. Nawet dwa piecyki, żeby było szybciej. Mam 12 żelaza w ogóle. To wiesz co? Ja ci tutaj zrobię piecyk jeszcze jeden, to przepalisz, dobra? Przepalaj żelazo. Przyda się nam. Zrobimy sobie z tego jakiś kilowy i będziemy kopać, nie? A ten jak zarąbał mi tu cały węgiel z tego, no. Co za chłop. To nie jest twój węgiel. Ale mówię, ja go wykopałem. Co, chcesz mieć coś do jedzenia, czy nie?
Bo nie, jeszcze nie będę wcinał. Bo szkoda. Po co coś takiego robisz, że my zawsze stąd zabieramy? Nie wiem. Ozdoba, żeby puste nie było. Ech, kombinator. Dobra, tu już jest. Po ptakach. Ja samo osiągnięcie dostaję. No. Daj mi 3 tego, co zrobię. Kilo żelazna, albo ty mi zrób, żebyśmy mieli. Chyba, że jeszcze nie przypaliło ci się. O. Podziękował się, nie się przyda. Masz tu jeszcze trochę żarełka. A jak się to przepali do końca, o kurde, ciemno się robi. A my mamy tylko na jedno łóżko wełnę. O, krzemień. No to nie wiem, jak to zrobimy. No jakoś będziemy musieli się w jednym zmieścić. To mi jest niepotrzebne. Chodźmy do tej dżungli może. Prosto. Ale ja bym zrobił sobie pochodnie w sumie. O, lama. No właśnie mówiłem, że lamy widziałem jak ten. Dla mnie menda pluła, bo ją delikatnie szturchnąłem. Pluła mnie i co poszło. To jest ciekawie się wyglądać. Czek, pluje na odległe. Co robisz, co plujesz? Plują panie? Mnie. Uciekamy. Pajek pluje. Uciekamy. Pluje jedne. Zimno się robi, jaki mamy ustawiony w ogóle tryb. Jak to łatwy? Dobra, będę musiał co następny odcinek zmienić w ustawieniach. No i wyżej. O, są owieczki, jednak będziesz miał gdzie spać. Feniks. Siema łowce, dawać wełnę. Dobra, już mamy na dwa łóżka. Owce na strzała sikiery. Dobra. Do lawy z nim. Siom sikiera są mocniejsza. Ty, Creeper, co tam stoi z tą owcą? No chodź tu, kici, kici. O Jezu, ale że dwa potwory na raz? Tak się nie robi. Sikiery go od pleców. Nie, ale że to będzie Creeperem. Się obstrałem, że już tam nie creepera rzucasz. A ja owce zabiję sikiery na strzała. No. A nie, nie udało trochę się. To nie jest niehumanitarne, co robimy. Czemu wchodzimy do dżungli? No bo co, tutaj ciekawe rzeczy można odkryć. Ja dawno nie widziałem tej świątyni takiej dżunglowej. Patrz, pamiętasz Fenix? Coś, co było zakazane? No. Zbieraj. Rośnie, a nie. Zbieraj to. Będziemy mieć na rusztowanie. I na nielegalną hodowlę. Nie no, kolejną. To jest przesady. No won mi głupi z tą szkielecie no. Prawie mnie zabił. 3 serca. Dobra. Szukamy jakiegoś ciekawego miejsca. Na bazę tymczasową. Dobra, patrz. Mam pochodnie w ręce i mam jasno. Kawa. Mam kawę czy kakao? A kakaowce. Ja bym trochę pozbierał drewna tego. O, zielony idzie kolejny. Siema chamie. Sio. Wybuchnie. Sio. Idź do Feniksa. Czemu do mnie idzie? Drzewo zniszczone. Chcę nam pomógł w sobie. Trochę brzydkie te drzewo jest. Item, item. Zniszczył je. Ścinamy je w całości, nam się to drewno przyda bardzo. Dobry latające drzewo, dobra.
No, można zrobić dom pod wodą. Ja myślałem bardziej w jaskini, to jest mój bardziej ulubiony sposób. Lepiej pod wodą, nikt cię nie zabije. Nie, no nie wiem. Ten se pływa tam. Pomógłbyś mi, a nie. Szukam bambusów kolejnych. Tutaj jeden jest obok, widziałem. Bambusy to teraz trafimy pewnie na jakąś całą nielegalną hodowlę. Dobra, mnie zrobię sobie żarenko, sobie ciągnę. Zombie zaś się tam utopi, głupi. O, bambusy, dobra, mam. Muszę łódkę zrobić, bo mam bambusa. Ten mi gdzieś tam ucieka, wariat. O, zielony. Słyszałem. No. Wiesz, dzisiaj muszę nagrać odcinek z serii Życie na kredycie. To jeszcze pewnie za dwa odcinki dzisiaj wrzucę. Za dużo trochę chyba. Co tam? Gdzie ty jesteś w ogóle? Wystarczy. Na drzewie, bawię się w małpę. Bo ja się zgubiłem. I latasz gdzieś pode mną. Mniej więcej. Idziesz w dobrym... Nie, cofnij się, cofnij się. Jak zobaczysz wodę, to ja jestem obok niej centralnie. Idziesz w dobrym kierunku. O, widzisz mnie? Jestem na górze. Zombie masz za drzewem. To nie jest to drzewo. A już widzę cię. Mówię, że siedzę na drzewie jak małpa. Pająk ci goni za się uderzy. Pająk! Zaraz umrę. O, dobra, wędkę zrobię. Dobra, rybi będę wołowił. Spoko. Dobra, mamy prawie półtora steka z jednego drzewa. Nic tu nie bierze w ogóle. Coś tu, dobra, śmierci. Coś... Zombie masz za plecami. Na wędkę. Jezus, kiedy zostaw mnie? Chamy podły. Zobacz, jak ryba zmutowana. No szkielet, wątpli stąd. Teraz... Nie, uciekamy stąd. Bo... Mam już chyba z 50 szczotów w głowie. Podbijałem sobie go jak piłkę. Ja bym stąd się ewakuował. Za dużo potwory nas tu gnoi. O, węgiel. Chodź, węgiel stoi. Ogarniemy. Można byśmy się przespali. Zombiaki z nami idą. A my sobie zrobię półkę skalną taką, żebyśmy mogli się przespać. Fajne miejsce na dół. Trochę... Tylko szkoda, że dżungla. Czemu? Przecież dżungla jest spoko. Nie, bo o dzień się robi już.
Czy mógłbyś mnie nie bić wędką? Feniks, czy mógłbyś mi puścić? Dziękuję. Co? Po co spać jakieś się... Dobra, dawaj, prześpimy się. Będziemy mieć kolejny save pointa. Zobacz, jakie spałem w ogóle, ciekawie. Ciekawe miejsce na sen, co? Ten już tam kopię. Ja bym tu zrobił zejście do podziemi i taką naszą pierwszą kopalnię i tam byśmy mogli zrobić sobie dom. Po prostu w podziemiach, co na to? Jakąś jaskinię, co znajdziemy potem jaką dosyć dużą, możemy z nią zrobić taki domek nasz, co ten? Pasowałoby coś takiego? Ja nie wiem, gdzie dom zrobić, na drzewie najlepiej. Nie, na drzewie nie. W sumie. Okropnie to wyglądało. Ja nie potrafię na drzewo budować, nie podoba mi się to. To to robię zejście. Może nie wpadnę do... No właśnie, że wykrakał, kuźwa. Feniks, nie! Chyba, że chciałeś je rzucić. Nie ma... O, ile wungla! Jesteśmy bogaci! Możemy teraz być szejkami. Feniks. Z węglem. O, żelazo, dobra. A dobrze, że mnie rzuciłeś. Ja też tu jest akurat, więc spokojnie. Nie jesteś tu sam. Dużo tego żelaza? Trzeba to całe zwiedzić, ten cały cave, nie? No kopaj to, panie. Mam dwa serca i zaraz umrę. Masz jedzenie? No. Mam. To jedz, jedz, chłopcze. Ja sobie to przepalę, co mam. To jest chyba z tego można by było sobie coś robić, nie? Wiedziałeś, że z bambusu możesz sobie patyki robić? No wiedziałem. No. A się napiję. Wiesz co ci Feniks powiem? No. Co? Teraz jest idealny moment, żeby zakończyć, jak wchodzimy do cave'a. No, jak ja już tam zwiedziłem cave'a. Ale nie, tutaj całość trzeba zwiedzić, nie? Więc nie wiem, kończymy teraz i od razu kręcimy kolejny? No. No. A w sumie możemy kończyć. No. Bo nie wiem ile trwa już. 19, 18 minut 40 sekund dokładnie. Da, to kończymy ten odcinek. Ja się z tej pięknej dziurki będę z wami żegnał. I zapraszam was do następnych odcinków. Zapraszam również do Feniksa, który nagrał swoją perspektywę. Feniks, masz coś do powiedzenia? Na razie. No, to co ostatnio? No, także... Możecie obczaić poprzednie odcinki. No, także subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. A, jeszcze bym zapomniał. Już niebawem wybiję na moim kanale 200 odcinek, więc... Może coś specjalnego się szykuje, nie wiem. Zobaczymy, może Feniks mi coś pomoże doradzić. A teraz się z wami... Nie, ja sam zacząłem w tym roku dopiero coś robić. A w ogóle, tak, dokładnie od pierwszej mojej publikacji na kanale, po moim takim powrocie, bo już kiedyś tak nagrywałem, to dokładnie 12 lutego będzie rok już od pierwszego filmu na kanale. I akurat 200 filmów też wybiję, no to... Ja mam swój stary kanał, ale wolę go nie pokazywać nikomu. Ja widziałem. Młody Feniks, powiem tyle. Tam jest śmieci dużo. No.
mi się odważy pokazać. Może kiedyś pokażę, jak będziesz słuchał. Nawet hasła nie pamiętam na niego. Dobrze. No to w takim razie, na razie i cześć.